sobotę, 6 sierpnia. O godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Powtórzenie rozmowy widzów krakowskiej telewizji Krater z Andrzejem Colem. Prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. A teraz konkretnie z prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Profesor prawa karnego Andrzej Col był również jego reformatorem, przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej w roku 91 w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, członek Polskiej Akademii Umiejętności oraz Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki. Od roku, od listopada dokładnie, prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Col, krakowianin z pochodzenia, acz nie tutaj urodzony, potomek słynny krakowskiej prawniczej rodziny. Dziadkowie jego i pradziad Fryderykowie byli rektorami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie prezesie, pierwsze pytanie. Do czego służy Trybunał Konstytucyjny w kraju, w którym, o ile się nie mylę, dużej konstytucji nie ma? Ale przepisy konstytucyjne są. Nie możemy powiedzieć, że nie mamy przepisów o randze konstytucyjnej. Jest to pewne prowizorium. Obecnie obowiązują przepisy tak zwanej małej konstytucji, ustawy konstytucyjnej z października 1992 roku. I te przepisy, ta ustawa utrzymała w mocy przepisy konstytucji z 1952 roku, oczywiście niektóre przepisy, z konstytucji wielokrotnie nowelizowanej. Przypomnę tutaj chociażby bardzo istotną nowelę z grudnia 1989 roku. Mamy więc bardzo dużą mozaikę, ale są to przepisy konstytucyjne wyznaczające ustrój państwa. Czy w swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny opiera się wyłącznie na znowelizowanej konstytucji, czy odnosi się do całego, od razu powiem, chaosu prawnego, który mamy w naszym kraju, bo przecież przepisy to i z roku 1930 i z lat 50. i cały zespół praw stanowionych w najrozmaitszych ustrojach. Tu musimy na jedno zwrócić uwagę, mianowicie przepisy konstytucyjne stanowią punkt odniesienia Trybunału. My badamy konstytucyjność innych ustaw, właśnie tworzących ten chaos, pochodzący z bardzo różnego okresu rzeczywiście, ale odnosimy do przepisów konstytucyjnych. Powiedział pan konstytucyjność. Co to właściwie znaczy? Konstytucja, ustawa zasadnicza, konstytuuje, no ustrój chyba przede wszystkim. I pewne podstawowe zasady tego państwa, podstawowe wolności i prawa obywateli. Z tym jest zresztą najgorzej. Dlatego, że właśnie mała konstytucja z 92 roku dotyczyła problemu i reguluje problem stosunków władzy ustawodawczej, przede wszystkim władzy wykonawczej, a również i problemy samorządu terytorialnego. Natomiast nie reguluje spraw wolności i praw obywatelskich. Takiego nowego aktu prawnego, to jest no, dziwne, prawda, po 89 roku nie mamy. Stąd te podstawowe wolności i prawa są określane jeszcze przepisami z 52 roku, no wyjątkowo nieadekwatnymi do obecnej rzeczywistości. My korzystamy tutaj z artykułu 1 przepisów utrzymanych z mocy tej dawnej konstytucji, ale to jest przepis pochodzący z 89 roku, właśnie z grudnia 89, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa. To jest dla nas bardzo istotny przepis, który nam pozwala badać, czy nasze ustawodawstwo w zakresie w szczególności praw i wolności jest adekwatne do potrzeb i wymagań europejskich, czy jest zgodne z konwencjami międzynarodowymi. A więc jeżeli jest jeden taki przepis stanowiący, moje pytanie, czy bardzo panu brak nowego aktu, czy uważa pan, że powinien być on w tej chwili pośpiesznie uchwalony, czy wolałby pan, żeby był on uchwalony dłużej, ale może już w sposób niepodlegający wątpliwości? To znaczy, zadał mi pan tu bardzo trudne pytanie, dlatego że jest to pewna alternatywa i wybór nie jest łatwy. Ja chciałbym, żeby to była jak najmożliwie, jak najszybciej uchwalona dobra konstytucja. Kto powinien ją uchwalić? Sejm czy naród zaakceptować w drodze referendum?
To znaczy, moim zdaniem powinno uchwalić konstytucję Zgromadzenie Narodowe, a zgodnie z ustawą o trybie uchwalenia konstytucji w referendum powinniśmy uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe konstytucję zaakceptować. A czy jest pan w ogóle za trybem demokracji referendalnej? Czy uważa pan, że pewne podstawowe wolności, a również zobowiązania obywateli, obywatele powinni akceptować w trybie referendum? Jestem zdecydowanie przeciwny referendum. To znaczy w tym przypadku, jeśli chodzi o akceptację konstytucji tej pierwszej, trzeciej Rzeczypospolitej, to uważam, że nic się złego nie stanie, jeżeli referendum się odbędzie. Natomiast jestem zdecydowanie przeciwny demokracji tak zwanej bezpośredniej. Ona w Polsce nie ma dobrych tradycji. Panie profesorze, wiele decyzji Trybunału Konstytucyjnego dotyczy świadczeń socjalnych, tak zwanego prawa daninowego, mówiąc po ludzku podatków. Co jest wyższą wartością konstytucyjną? Interes ekonomiczny obywateli czy stabilność gospodarcza państwa? To nie są rozdzielne wartości. Interes ekonomiczny obywateli jest bardzo silnie uzależniony, sytuacja ekonomiczna obywateli od stabilności gospodarczej państwa. No można znakomicie to uregulować od strony prawnej sytuację ekonomiczną obywateli, ale nic z tego nie będzie, jeżeli trzaśnie gospodarka państwowa. Wobec tego tu może trzeba bardzo to wyważać. W naszym orzecznictwie myśmy stali zawsze na takim stanowisku, że ze względu na sytuację gospodarczą może być pogorszona sytuacja obywateli, ale musi to być zrobione porządnie. To znaczy, musi być uprzedzony obywatel wcześniej o tym, że nastąpi zmiana pogarszająca jego sytuację. Przede wszystkim nie może być wywłaszczony już ze swojego prawa. To znaczy ustawa nie może tutaj działać wstecz, zabierając coś, co już wcześniej obywatel dostał. I wychodząc z tych dwóch założeń, żeśmy wielokrotnie dopuszczali do takiego pogorszenia. No właśnie ze względu na potrzebę stabilności gospodarczej państwa. Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Kto tu jest wyższy? Ja bym nie chciał tak stawiać sprawy, kto tu jest wyższy. Są to dwa organy, podstawowe organy trzeciej władzy. Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy wielokrotnie zwraca się do Trybunału, na przykład o wydanie powszechnie obowiązującej wykładni, ale nie ma tutaj żadnej nadrzędności. W sprawie tej ustawy z 91 roku, z 19 października w sprawie o gospodarowaniu nieruchomości rolnymi Skarbu Państwa i uwłaszczeń indywidualnych rolników bezprawnych, co podpisał pan prezydent tą ustawę. Dlaczego ta ustawa w dalszym ciągu, mimo próśb, mimo apelacji, mimo różnych skarg do sądów najwyższych, administracyjnych i tak dalej, że ona jest bardzo wobec ludzi, naprawdę ludzi prawidłowo uprawnionych do własności gospodarstw rolnych, a inni przed tym się uwłaszczyli bezprawnie i tą ustawą pan prezydent zniósł wszystko, że nie podlega ta właściwie te skargi nie podlegają wobec obywateli, którzy słusznie ubiegają się o prawa rolnictwa. Chodzi tu chyba o ustawę z 1971 roku i tu tkwi odpowiedź od razu, dlaczego Trybunał do tej pory się nią nie zajął. Otóż ustawa o Trybunale Konstytucyjnym wprowadziła pewne ograniczenie, dla mnie zupełnie niezrozumiałe, chociaż rozumiem powody wprowadzenia w 86 roku. Trybunał nie może badać ustaw, które są starsze niż 5 lat. To wtedy chodziło o to, żeby nie badać 81 roku, prawda, stanu wojennego. Panie profesorze, już pan powiedział w jednym zdaniu, że traktuje pan Trybunał jako trzecią władzę. O to chciałem właśnie zapytać, czy Trybunał Konstytucyjny jest władzą ustawodawczą czy sądowniczą? Trybunał Konstytucyjny należy z całą pewnością do władzy sądowniczej. Natomiast jest to ten element władzy sądowniczej, który ma kontrolować władzę ustawodawczą. Bo na tym polega trójpodział władz, że każda władza nie jest władzą omnipotentną, w pełni mogąc
są bez żadnych ograniczeń realizować swoje kompetencje, tylko właśnie te kompetencje są ograniczone przez inną władzę. I władza ustawodawcza jest właśnie ograniczona kontrolą Trybunału Konstytucyjnego. A z kolei władza ustawodawcza ogranicza Trybunał Konstytucyjny, bo przecież każda decyzja Trybunału, każde orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego podlega następnie zatwierdzeniu przez Sejm. Większość parlamentarna nie zatwierdzi i cóż dalej? To właśnie jest pewien błąd w naszym ustawodawstwie. To jest jedyne takie rozwiązanie znane mi w Europie. Nie ma w innym państwie tego typu ograniczeń. Mianowicie wszędzie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. Ja muszę powiedzieć, jest to problem bardziej ustrojowy niż praktyczny. Do tej pory, jeśli się nie mylę, dwukrotnie się zdarzyło, że parlament odrzucił orzeczenie Trybunału. Problem leży gdzie indziej, mianowicie, że parlament zgadza się z naszym orzeczeniem, ale nie zmienia niekonstytucyjnego prawa. Stąd powstała potrzeba i od pewnego czasu tak się dzieje, że prezes Trybunału po upłynięciu określonego czasu obwieszcza o przestaniu obowiązywania ustawy. Jak w tym trójpodziale władzy, jak w ogóle w sytuacji ustrojowej naszego państwa sytuuje pan instytucję prezydenta? Czy tę instytucję uważa pan za dla kraju potrzebną i jakie w związku z tym kompetencje by mu pan przypisywał? No, instytucja prezydenta jest niewątpliwie instytucją z punktu widzenia ustroju fundamentalną. Prezydenta zaliczam do władzy wykonawczej. A czy u nas ma on jakieś wykonawcze prerogatywy? No niewątpliwie. Prezydent, jego władza w Polsce jest władzą stosunkowo dużą. Już dzisiaj, to znaczy na podstawie małej konstytucji, ta władza została prezydentowi stosunkowo wysoko dana. No, weźmy pod uwagę możliwości rozwiązania parlamentu, oczywiście w wypadkach określonych w ustawie i problemy z tworzeniem gabinetu uprawnienia prezydenta, tu są daleko idące. Czy ograniczałby pan te uprawnienia, czy jednakowoż zwiększał? Ja myślę, że dzisiejsze uprawnienia prezydenta są właściwe. Nie powinny być chyba ani większe, ani Czy to dobrze, że prezydenta wybieramy w wyborach powszechnych, czy wolałby pan wybory parlamentarne? To jest pewien model. Jeżeli chce się prezydentowi dać stosunkowo dużą władzę, to w takim razie powinien prezydent być wybierany w wyborach powszechnych. Dostaje wtedy mandat od narodu i w związku z tym jego pozycja w stosunku do parlamentu wybranego też w wyborach powszechnych jest w każdym razie znacząca. Jeżeli ma być to bardziej funkcja reprezentacyjna, to oczywiście wybory przez Zgromadzenie Narodowe były właściwsze. Według konstytucji, jeżeli ja dobrze pamiętam, ze szkoły średniej jeszcze, środki prostymi należą do ludu pracującego miast i wsi. Komu należą się pieniądze ze sprzedaży prywatyzowanych zakładów pracy? Ten przepis konstytucji już nie obowiązuje. Środki produkcji należą do właścicieli. Tym właścicielem oczywiście może być również i państwo. Jeżeli prywatyzuje się przedsiębiorstwo państwowe, to rzecz jasna, że te pieniądze wpłyną do państwa, no praktycznie rzecz biorąc zasilą budżet państwa. Co pan sądzi o tak zwanym pojęciu resortów prezydenckich i o świeżym pomyśle, który usłyszałem, by do tych resortów, przypomnijmy, że to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Wojskowych, dołączyć również Ministerstwo Sprawiedliwości? Ja nie byłbym takim zwolennikiem tworzenia tych resortów prezydenckich, czy rozszerzania tych resortów. Oczywiście są pewne dziedziny państwa szczególnie czułe, to znaczy właśnie problem obrony. Prezydent z urzędu jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych, czy zwierzchnikiem sił zbrojnych, sprawa bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli ten resort spraw wewnętrznych, resort obrony. A czy powinien również strzec prawa i właśnie tego resortu? Prezydent jest zobowiązany do strzeżenia przestrzegania konstytucji. Tu jest taka bardzo wspólna płaszczyzna prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. Ja jednak uważam, że pozostawienie tego status quo, które zostało określone przez małą konstytucję, jest chyba rozwiązaniem prawidłowym. Czy pan wierzy,
Jestem przekonany, że ten Sejm obecny wybierze naszą dobrą konstytucję dla Polaków, bo ja myślę, że tu Sejm jest obecnie przeciągnięty jednak komuną i ja nie widzę, że oni mogą utworzyć dobrą konstytucję dla Polaków. Jak pan tą sprawę widzi? Proszę pana, sytuacja jest taka. W 89 roku czy 90 mówiło się, że Sejm tamten kontraktowy nie może uchwalić konstytucji, bo jest właśnie kontraktowy. Dzisiaj się mówi, że ten Sejm nie może uchwalić konstytucji, bo nie jest reprezentatywny dla całego społeczeństwa. No, boję się, że tak będziemy przesuwać to uchwalanie w konstytucji w nieskończoność, a to jest w końcu naprawdę akt prawny, który jest podstawą funkcjonowania państwa. Zróbmy wszystko, żeby to była dobra konstytucja. To, że wiele tych projektów zostało wprowadzonych już pod obrady Komisji Nadzwyczajnej Zgromadzenia Narodowego, daje pewną nadzieję. Ale przede wszystkim jest referendum. No jeżeli ten parlament opracuje konstytucję, która nie będzie społeczeństwu odpowiadała, będzie mogło społeczeństwo odrzucić projekt konstytucji w referendum. Ale chciałbym ten projekt już w końcu zobaczyć. Panie profesorze, czym różni się Trybunał Konstytucyjny z jednej strony, już mówiliśmy o Sądzie Najwyższym, z drugiej strony od Trybunału Stanu? A to jest różnica zupełnie zasadnicza. Otóż są zupełnie inne kompetencje. Kompetencją Trybunału Stanu jest pociągnięcie czy rozpatrzenie odpowiedzialności osób postawionych na najwyższych stanowiskach w państwie za naruszenie konstytucji lub za popełnienie jakiegoś przestępstwa. Czyli jest to sąd, zwykły sąd orzekający, właściwie sąd karny można powiedzieć, orzekający odpowiedzialności. Natomiast Trybunał Konstytucyjny nie bada w ogóle faktów, w zasadzie z jednym wyjątkiem. Naszym przedmiotem badania przez Trybunał Konstytucyjny są normy prawne. I my sprawdzamy, czy normy prawne uchwalone przez Sejm czy przez innego prawodawcę, na przykład w rozporządzeniach rządowych, czy te normy prawne są zgodne z konstytucją czy z aktami prawnymi wyższego rzędu. Kto ma prawo zwracać się do Trybunału Konstytucyjnego i jakie przepisy są najczęściej zaskarżane? Tutaj musimy rozróżnić różne też kompetencje Trybunału, bo inaczej wygląda sprawa zwracania się do Trybunału o wydanie powszechnie obowiązującej wykładni. Tu jest bardzo ograniczony krąg podmiotów, które mogą się zwrócić do Trybunału. Praktycznie to jest prezydent Rzeczpospolitej, to może być rzecznik praw obywatelskich, prokurator generalny, premier. To może być prezes Sądu Najwyższego, pierwszy prezes Sądu Najwyższego czy prezes NSA. Natomiast z wnioskiem, z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przepisów, oprócz tych osób, które już tutaj wymieniłem, wchodzi w grę prezydium Sejmu, prezydium Senatu, grupa 50 posłów lub 30 senatorów, komisja sejmowa lub senacka. Oprócz tego do Trybunału Konstytucyjnego mogą się zwrócić organizacje społeczne lub związki zawodowe o zasięgu ogólnopolskim, sejmiki samorządowe czy gminy, wtedy jeżeli chodzi o przepisy dotyczące zakresu działalności tych organizacji. A do kogo ma się zwrócić zwykły obywatel, który uważa, że jego sprawą powinien Trybunał Konstytucyjny się zająć? Odpowiadając na to pytanie, otóż powinien się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego, ale to będzie tylko pismo, które Trybunał Konstytucyjny na pewno przeczyta i na pewno odpowie. Natomiast ewentualnie, jeżeli sprawa będzie rzeczywiście dotyczyła sprzeczności przepisów z Konstytucją, może być podjęte postępowanie z urzędu. Natomiast Polska nie zna jeszcze instytucji skargi konstytucyjnej, która występuje w wielu państwach europejskich. Mianowicie obywatel, który uważa, że sprawa rozpatrzona przez sąd prawomocny lub przez organ administracji została oparta na przepisie niekonstytucyjnym, rozstrzygnięcie,
to może zaskarżyć do Trybunału. A czy może zwrócić się do Trybunału poprzez Rzecznika Praw Obywatelskich? Może. To jest oczywiście, ta droga jest zawsze otwarta. Jakie wykształcenie, jakie kwalifikacje winien mieć kandydat? Czy kwalifikacje błaszcza wystarczą? Dziękuję. Pytanie rozszerzę. Pytanie w ogóle o cenzus sprawowania władzy. Znaczy, mnie się wydaje, że przede wszystkim tu wchodzą w grę podstawowe kwalifikacje, to są kwalifikacje moralne. A niewątpliwie również i wykształcenie no, nie jest obojętne. I bardzo by było dobrze, gdyby te dwie rzeczy mogły być ze sobą złączone. Ale Amerykanie doszli do wniosku w demokratycznym ustroju, że niezłą jest również rzeczą cenzus finansowy. Czy uważa pan, że cenzus finansowy dla człowieka, który chce oddać się karierze politycznej, byłby, jest dla niego potrzebny i ułatwia sprawowanie władzy? Ja myślę, że w Polsce może, chwała Bogu, jeszcze to nie odgrywa decydującej roli. I ja bym no, był jak najdalszy od tego, żeby uzależniać możliwość objęcia takiego stanowiska, jak na przykład prezydent Rzeczypospolitej, od jakiegoś cenzusu majątkowego. No to byłoby wyjątkowo niedemokratyczne. A gdyby takie rozstrzygnięcie zapadło, czy ustawa byłaby w ten sposób sformułowana, to myślę, że Trybunał Konstytucyjny uznałby ją za niekonstytucyjną z uwagi na naruszenie zasady pociągnij wolności. Pociągnij wątek finansowy. Niezależność grupy zawodowej związana jest zawsze w jakiś sposób z jej finansowym bezpieczeństwem. Czy sędziowie, nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, ale sędziowie jako grupa zawodowa mają ten rodzaj bezpieczeństwa, który może do nich budzić zaufanie jako do grupy społecznej? Zdecydowanie nie. To znaczy sędziowie na świecie to jest grupa ludzi, która zarabia bardzo duże pieniądze. I w Polsce również, jeżeli chcemy mieć dobrze funkcjonujący wymiar sprawiedliwości, sędziowie powinni mieć bardzo wysokie pensje. To gwarantuje niezawisłość sędziowską, przy czym te pensje nie mogą być zależne od osiągnięć sędziego. Nie mogą być premiowani sędziowie za orzekanie. Czy sędzia Trybunału może należeć do partii politycznej? Żaden sędzia w Polsce, nie tylko sędzia Trybunału, ale żaden sędzia w Polsce nie może należeć do partii politycznej. Trybunał orzekł, że decyzja prezydenta w odniesieniu do odwołania ze stanowiska prezesa Markiewicza, ze stanowiska przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji była nieprawna, czy też nieprawidłowo podjęta. Tym niemniej ta decyzja zmieniona nie została. Moje pytanie, czy decyzje podejmowane w tej chwili w sprawach koncesji telewizyjnych są legalne? Proszę pana, przede wszystkim Trybunał nie wydał decyzji, że odwołanie, no, nie, tu nie chodzi mi o ten problem, że odwołanie pana Markiewicza było nielegalne. Trybunał Konstytucyjny ustalił tylko wykładnię przepisu ustawy o radiofonii i telewizji, jeśli dobrze pamiętam, to artykuł 7 tej ustawy, i stwierdził tylko jedno, że prezydent na podstawie tego przepisu nie ma kompetencji do odwołania przewodniczącego Krajowej Rady. Natomiast czy ta konkretna decyzja rodzi skutki prawne, czy nie rodzi skutków prawnych, to znaczy, czy pan Markiewicz dalej powinien być przewodniczącym, czy pan Bender, to jest sprawa faktów i to jest sprawa właśnie organów orzekających o faktach. Moim zdaniem kompetentny byłby tu Naczelny Sąd Administracyjny. Czy wykładnia, ta konkretna i w ogóle wykładnia Trybunału Konstytucyjnego może działać wstecz, co byłoby pewnie przesłanką dla decyzji sądu? Tu się uchylę od odpowiedzi na pytanie, dlatego że aktualnie mamy w Trybunale Konstytucyjnym wniosek w tej właśnie sprawie. To znaczy, czy wykładnia Trybunału działa wstecz, czy tylko pro futuro, do przodu. Ponieważ jest to przedmiot orzekania, ja jestem w składzie orzekającym, więc nie mogę odpowiedzieć teraz. Zostawiliśmy domek jednorodzinny we Lwowie. Tu mamy mieszkanko 50 metrów i chcieliśmy za to mieszkanie otrzymać właśnie to mieszkanko w ramach reprywatyzacji. Trudno, żeby pana profesora obarczyć jeszcze tym, ale może bym usłyszał jakieś słowo pociechy. Mam 80 lat, 2 300 000 renty za mieszkanie, płacę około 1 000 000. Zostaje te parę złotych na mleko z chlebem.
No, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, mówię, co by to się stało za szczęście dla naszego kraju, żeby pan profesor Zoll został prezydentem. Dziękuję. Jeżeli chodzi o tą pierwszą sprawę... Może najpierw od drugiej zacznijmy. Czy to byłoby szczęście dla kraju pańskim zdaniem? To na pewno by nie było szczęście, ale jeżeli chodzi o tą pierwszą sprawę, to proszę pana, ja nie mam tutaj przed sobą przepisów, które w tej sprawie są. Wiem, że pani... Jeszcze pani rzecznik Łętowska występowała bardzo w sprawie odszkodowania za mienie pozostawione na wschodzie i w różnej formie zapłacenia tego odszkodowania, no chociażby poprzez możliwość wykupowania czy prawda, otrzymania jakichś bonów, z których by można wykupić było mieszkanie. Ta sprawa dotychczas właściwie nie jest uregulowana i co bym ja mógł radzić panu? Ja bym proponował zwrócić się jeszcze raz w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich. Panie profesorze, wielu moich rozmówców wypowiadało się na temat państwa prawa, państwa prawnego, pan też o tym mówił. Czy zasada państwa prawnego i państwa prawa stanowionego to to samo? Czy w naszym kraju obywatelowi wolno wszystko, co nie jest prawem zabronione z jednej strony, czy instytucji wobec obywatela nie wolno niczego, co nie jest prawem określone, dozwolone, ale jak w związku z tym wyglądają relacje pomiędzy instytucjami? Czy pomiędzy instytucjami, w relacjach instytucji z instytucją, instytucje mogą opierać się na zasadzie braku prawa i działania wypełniającego prawo? Moim zdaniem prawidłowo pan tutaj określił, że istotą państwa prawa jest to, że obywatel może zrobić wszystko z wyjątkiem tego, z czego mu prawo zabrania. Natomiast władza może działać wyłącznie na podstawie prawa. I moim zdaniem nie tylko w stosunku do obywateli, tu najmocniej to trzeba zaakcentować oczywiście, ale także w ogóle w realizacji swoich kompetencji, a więc także w kontaktach z innymi organami. Oczywiście tu może dochodzić do pewnych sporów kompetencyjnych i powinny być ciała, które te spory rozpatrują. My nie mamy takiego sądu kompetencyjnego. W niektórych państwach taką rolę na przykład pełni też Trybunał Konstytucyjny. Do pewnego stopnia my też ją spełniamy. Na przykład rozpatrywaliśmy spory kompetencyjne między Senatem a Sejmem. Projekt Karty Praw Obywatela. Jeśli dobrze usłyszałem pytanie, prezydencki projekt. Co z nim ten jest? Projekt jest w Sejmie. Ja myślę, że będzie brany pod uwagę w ramach prac nad nową konstytucją. To znaczy niewątpliwie nowa konstytucja musi rozpatrzyć sprawę podstawowych praw i wolności. No to jest w ogóle jądro konstytucji. Panie prezesie, ostatnie już pytanie. W jakim trybie podejmowane są decyzje Trybunału Konstytucyjnego i czy z najważniejszymi decyzjami tego Trybunału podjętymi w ciągu ostatnich lat pan jako osoba się identyfikuje? Czy też ma pan, może inaczej jeszcze zapytam, jakieś decyzje, które zapadły, ale pan nie czuje się z nich usatysfakcjonowany? W jakim trybie powstają nasze orzeczenia? To znaczy Trybunał Konstytucyjny liczy 12 sędziów i w niektórych sprawach rozpatrujemy problem w pełnym składzie, w innym w mniejszych składach, 5- czy 3-osobowych. Oczywiście orzeczenie bardzo często jest wynikiem pewnego kompromisu. Wobec tego nie zawsze się w pełni identyfikuje z tym, do czego doszliśmy. Konkretnie, czy uważa pan za właściwe potwierdzenie przez Trybunał zasadności respektowania wartości chrześcijańskich wpisanych do ustawy o Krajowej Radzie? Proszę pana, to orzeczenie, akurat byłem sprawozdawcą zresztą w tej sprawie, trzeba czytać razem z wykładnią Trybunału. Zapomina się o tym, że wcześniej Trybunał Konstytucyjny ustalił wykładnię, co znaczy ten obowiązek respektowania wartości chrześcijańskich, czy zakaz naruszania wartości chrześcijańskich. Myśmy to wyłożyli i orzeczenie nasze stwierdzające, że te przepisy nie są sprzeczne z konstytucją, wychodzą z rozumienia tych przepisów przyjętych w wykładzie.
A więc to jest najważniejsze. Najważniejsza jest, jaką wykładnię nam Trybunał Konstytucyjny sformułuje, jakie jest jego orzeczenie, a nie konkretna decyzja. Ogromne dzięki za przybycie do naszego studia z panem profesorem Collem. Moglibyśmy w nieskończoność, ja widzę, że telefon jeszcze dzwoni. Będzie pewnie dzwonił. Dziękuję państwu za miłe telefony, za możliwość nagrania programu w Krakowie. Dziękuję współpracownikom z telewizji Krater. I do zobaczenia w sieci Polonia 1. Słucham. Co?